Siemane maneczko. Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony dr Manoja. Jak zapewne pamiętacie, w mojej pierwszej operacji operowałem kolanko. Tym razem zgłosił się do mnie Joe, który urodził się z bardzo słabym sercem i przez to dużo szybciej męczy się. Na przykład grając w piłkę, a jak będzie starszy, to pewnie też przy innych czynnościach. If you know what I mean. Tak więc Joe, nic się nie martw. Weź stetoskop, żeby sprawdzić stan jego serca. Stetoskop, aha, będziemy tak usłuchiwać. Dobrze, więc tutaj sobie słuchniemy. A już? Szybko. Widzicie, jakim jestem sprawnym doktorem? Jedno przyłożenie stetoskopu i już wiedziałem, czy jest zdrowy, czy jest chory. Zebramy Joe'a na jedną z trzech sal operacyjnych. I która to będzie? No, raczej nie ta, raczej nie ta i raczej też ta. Widzicie? Okej, ma już maskę głupiego Jasia i już śpi. Najpierw musimy obmyć klatkę piersiową. Wej szczypce. Szczypce. Chwyć wacik. Wacik. Tutaj musimy go w urynie zamoczyć. I tutaj nakładamy. Już to znamy. A, tu suteczek taki. Teraz narysujemy linię na klatce piersiowej Joe'ego, aby zaznaczyć miejsca nacięcia. Potrzebujesz markera, tak więc marker w dłoń i rysujemy linię. Piękną linię narysowaliśmy. O nie, i teraz ten najgorszy czas, czyli pierwszego nacięcia. Weź skalpel, rozcinamy, zamknijcie oczy, wszyscy zamykamy oczy. 3, 4, 3, 4 i ry. Nacięcie spowodowało małe krwawienie, możesz to naprawić. To czemu od początku elektrycznym skalpelem? Musiał przypalić żyły, czyli te tutaj, wiecie, stąd gdzie leci krewka. I to wszystko. Potrzebujemy kleszczy zadiskowych, aby rozszerzyć skórę oraz mięśnie i dostać się do klatki piersiowej. Dobra, jesteśmy z powrotem, bo niechcący wyłączyłem grę. Ale musimy wziąć kleszcze zadiskowe i musimy jeszcze jedne kleszcze, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć. Dobra, i teraz bierzemy nożyce i musimy poprzecinać żeberka. To też nie wydaje się zbyt trudne. Musimy usunąć fragment kości za pomocą szczypiec, więc no zabieramy kości. A trzeba odkładać, to już takie profesjonalne. No i doszliśmy do serca. Zanim przejdziemy dalej, musimy przesunąć nerwy za pomocą nici, żeby nie przeszkadzały. Więc nici... No kurwa, jak nie? A to są nici. Dobrze, teraz już nic nie przeszkadza. Teraz przesuńmy drugą nerw. W czasie transplantacji podepniemy Joe'ego do pompy, do pasu i rurki według koloru w kolejności alfabetycznej. Najpierw rurka A. Kontynuuj. Dobra, bierzemy czerwoną i wciskamy w tą. Teraz tu. No powiem wam, że to jest takie trudne. Serio? Takie trudne, a się pomyliłem. Okej, gotowe. To jest takie stresujące. Wyjmij teraz serce Joe'ego, potrzebujesz ostro zakończonych nożyczek. Ostro zakończone nożyczki, przetnij je. Przymocuj je do rurki. Weź ostro zakończone nożyczki. Boję się, to jest stresujące bardzo. Kolejną rurę przeciąłem, znaczy żyłę, tętnicę. Kolejne te. I teraz zieloną rurkę i jeszcze raz. Teraz niebieską żyłę. Okej. Wycięliśmy serce. Włóż nowe serce do klatki do klatki piersiowej pacjenta, nie pleśniowej. Chyba jeszcze, ale może zaraz być. Pasuje idealnie, super. Nici chirurgiczne. No i trzeba poszywać te wszystkie tutaj rzeczy. Logiczne bardzo. I co, teraz zabieramy te i wstawiamy wszystko z powrotem, tak? Znajdź szywacz chirurgiczny. Gdzie jest szywacz? Szywacz chirurgiczny. Takie normalne Serio? Kości zszywa się z szywkami? Dobra robota. Świetna robota. I co teraz? Nałóż trochę kleju. Klej. Stało 30 sekund. Inaczej pacjent zejdzie. Usuń kleszcze. Kończymy już. W porządku. Czas zszyć. Gdzie jest zszywanie? Potrzebujemy więc nici. Szybko! 10 sekund. Pamiętaj, pacjent nałożony opatrunek. Proszę już, doktorze, muszę Jest! Jest! 6 sekund zostało. Doktorze, muszę przyznać, że operacja zakończyła się wielkim sukcesem. Jestem pewna, że pacjent wróci do pełnej formy. Co więcej, będzie mógł biegać i uprawiać sport, co wcześniej było niemożliwe. Kontynuuj.
Odblokowano nowy tryb, tryb trudny. A to był tryb normalny, czy jaki? Dostałem 100 punktów karnych, ale 6 sekund tylko zostało. Mój wynik to 500. Jestem ciekaw, jak wam pójdzie. Dobra, więc kolejny pacjent wyleczony. Doktor Manojek powinien dostać jakiś order. Więc to jest, wiecie, do was prośba. Dajcie mi jakiś order. Wyślijcie pocztą, czymkolwiek. A na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze stawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to subskrybujcie i czekajcie na więcej. Gra oczywiście w opisie. Trzymajcie się. Pa, pa.